Dziennik Kapitański, 1 marca 2020 roku, godzina 6.12. Uderzamy, Robercie, gdzie? Przełęcz Krowiarki, cel tym razem. Czyli Babia Góra i te sprawy. Tak. O ile dojdziemy. Dowiedzieliśmy się dwa dni temu, że niedźwiadki się obudziły w tych rejonach, gdzie jesteśmy. Ale mam nadzieję, że ich nie spotkamy. Zresztą mówię to za każdym razem, jak coś kręcimy, że nas niedźwiedzie zjedzą. No nieistotne. Jesteśmy lepiej już przygotowani, tak sądzę. Ile mamy do przejścia? Pierwszego dnia malutko, tam będzie z 7 km, 8 niecałe. Co to jest? Co to jest? A następnego się zobaczy. O! Jesteśmy tym razem lepiej przygotowani, gdyż dostaliśmy ciuszki od firmy polskiej Szwendam się. Ale o tym będziemy sobie jeszcze mówić na szlaku. Bardzo dziękujemy za ciuszki. A my jedziemy. Przed nami ile godzin drogi? Około 5. 5. To niedużo. I uderzamy. Życzcie nam powodzenia. Łapka w górę! Śniadanie możemy zjeść tylko w jednym miejscu, moi drodzy. I zawsze, ale zawsze będzie to Makuś. For life. Robert boi się, że będzie trzęsła się kamera, ale ja mówię, że tak będzie naturalnie, bardziej prawdziwie, bo jesteśmy raw, to jest found footage normalnie. Zobaczcie, jakie piękne domki są. Nic, tylko mieszkać i pisać jakąś powieść albo chlać. Moi drodzy, dotarliśmy do schroniska, które się nazywa? Markowe Szczawiny. Jest tu bardzo fajnie, ale drogo. A my zdobyliśmy Babią Górę i wzniesiemy teraz toast. No jak widzicie, pogoda dzisiaj zacna, troszeczkę proszę śnieg. Tu są nasze zapasy żywnościowe. Ciuchy Szwendam się dały radę. Przetrwaliśmy, dotarliśmy na Babią Górę. Aczkolwiek powiem wam, że było epicko trudno. Epicko trudno, warunki były ponad generalnie moje możliwości, żeby to było przejść normalnie, więc nie wiem, gdzie dzisiaj się wybierzemy, na jakąś krótką trasę, krótki wypad i wrócimy do schroniska, bo była przeginka. Wiatr to przynajmniej 100 km na godzinę wiał, było bardzo zimno. No byliśmy przygotowani w ciuchy i w sprzęt, ale kondycyjnie masakra. Także przemyślcie dwa razy, jeżeli będziecie uderzać zimą, nawet końcówką zimy na Babią Górę, bo jest naprawdę no niewesoło. No niewesoło.
Wyszliśmy sobie ze schroniska i idziemy sobie czerwonym szlakiem na małą pętelkę. Gdzie dojdziemy? Nigdzie. Przepraszam, ale nie pamiętam w tym momencie. Okej, nic się nie stało. Małą babią górę. Małą babią górę. Być może. Dzisiaj warunki są bardzo sprzyjające, aczkolwiek na samej górze widzieliśmy, że mgła się cały czas utrzymuje, więc nie wiem, czy będziemy się tam pchać. Zobaczymy. W każdym razie jest okej dzisiaj. Temperatura też spoko, w okolicach zera. Malutki opad. Ach, prawdziwy normalnie przewodnik górski. Tak. Przynajmniej mogliśmy zobaczyć zimę w tym roku na własne oczy. No bo w Warszawie nie było dane. Ja musiałem ostatnio Frankowi wytłumaczyć, co to jest bałwan, więc... Jesteśmy przy granicy ze Słowacją i jesteśmy na poszukiwaniu małego domku, w którym zrobimy sobie przystanek. I Robert mówił, że już gdzieś tu jest. Czy on tam jest? Chwała! Jest i domek! Robimy przystanek i jemy obiad. Jej! Herbatka przygotowana, a my na obiadek mamy takie specjalne żarcie, track and eat. Ja mam, moi drodzy, pastę primavera, czyli to są warzywa z makaronem, a Robert ma kurczaka ze szpinakiem, z tego co pamiętam. Zobaczymy, co to jest warte, podobno bardzo smaczne. I będziemy testować takie żarcie i być może będziemy je brać w przyszłości na szlak. Mamy też butlę z gazem. Nie jedną. Pamiętajcie, że w parkach narodowych nie wolno palić otwartego ognia, więc nie róbcie tego. Moi drodzy, jesteśmy spakowani. Ostatnie spojrzenie na mapę i wyruszamy do Zawoi, gdzie czeka na nas auto i żegnamy się z naszymi pięknymi górami, ale to była oczywiście jak zawsze fantastyczna wycieczka i bardzo polecamy z Robertem, żeby się tu wybrać. Tak jest. Z małą poprawką, że nie do Zawoi, tylko do Przełęczy Krówiarki. A, no okej. Tak. Tak. To właśnie tam, ale ja się zawsze mylę. Niestety mamy już taką lekką odwilż i pogoda nas żegna. Zobaczcie. Pogoda się już kiepści. I oto, moi drodzy, po 6 km schodzenia w dół jesteśmy na parkingu Babiogórskiego Parku Narodowego i wsiadamy w auto i wracamy. A wam serdecznie polecam wybrać się samemu i poznać ten urokliwy zakątek gór. Robercie, jak oceniasz naszą podróż? Bardzo mi się podobało. Co ci się najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobała Babia Góra, czyli Diablak. Tak, moi drodzy, dotarliśmy. Tutaj wchodziliśmy i tutaj wróciliśmy. Czy masz jakieś porady dla wybierających się na Babią Górę? No na pewno w taką pogodę raki, kije, kurtka ciepła, kurtka wiatrowa, okulary czy gogle i sprawdzajcie pogodę. I nie pijcie na szlaku i nie śmiećcie. O, właśnie. To tyle od nas, my wracamy, oczywiście zahaczymy pewnie o Makusia, bo musimy naładować bateryjki i widzimy się na kolejnym wypadzie w góry. Papsy, dzięki! Cześć.